Dzień dobry, witam serdecznie. Już tradycją stało się, że mam tutaj od Państwa trochę pytań, na które będę chciał udzielić rzeczowych i konkretnych odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Jak wygląda sytuacja kadrowa? Czyli którzy piłkarze są kontuzjowani i w Płocku nie wystąpią? Nie pytam o Prętnika i Pierzchałę, bo oni, jak wiemy, w tym sezonie już nie zagrają. Tak się zastanawiam, czy to nie pytanie jakiegoś dziennikarza z Płocka. No, powiedzmy, że mamy trochę różnych urazów, ale zostawię to niestety tajemnicę dla siebie. I na to pytanie rzeczowo nie odpowiem. Drugie pytanie. Czy biorąc pod uwagę sytuację w tabeli, trener w Płocku postawi na tych najbardziej doświadczonych zawodników? Czy możliwe są debiuty w pierwszej drużynie? Takie debiuty zawsze są możliwe i nie wykluczam również takich debiutów w najbliższym meczu. Także ta sytuacja może nastąpić w każdej chwili. Także na tą chwilę mogę tylko w ten sposób odpowiedzieć, że te debiuty zawsze w każdym meczu będą możliwe i niektórzy zawodnicy pracują na to bardzo mocno. Także jeżeli uznam, że jest akurat odpowiedni moment, żeby dać szansę zadebiutować któremuś z młodych zawodników, to na pewno taką decyzję podejmę. No i to jest podobne pytanie, czyli to trzecie pytanie, jakie szanse na grę mają zawodnicy z rezerw? Myślę, że to się do tego tak samo tyczy. Czwarte pytanie, czy analiza przeciwnika po tak długiej przerwie ma sens, czy trzeba skupić się na swojej drużynie? No, słuszne pytanie, no, ale i tak bez analizy przeciwnika całkowicie się nie da i na pewno taka analiza przeciwnika oczywiście była przez nas, drużyna Wisły Płock, poddawana analizie bo mimo wszystko musimy na pewne rzeczy zwrócić uwagę na to, jak grali w poszczególnych spotkaniach. Musimy starać się też przewidywać, w jaki sposób może ten przeciwnik w najbliższym meczu wyjść. Ale tak, no oczywiście najsłuszniejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest oczywiście skupienie się na sobie i przede wszystkim na tym, żeby zawodnicy odpowiednio wykonali swoje zadania na boisku. Piąte pytanie, co z Erikiem Pacindą i Bojanem Cecaliczem, czy będą brani pod uwagę przy ustalaniu kadry na mecz? No to jest cały czas sytuacja, bym powiedział, jeszcze do zastanowienia, jeżeli chodzi o Bojana, jeżeli chodzi o Erika Pacindę, no to tu mamy większy problem i jeżeli chodzi o Erika, to na pewno nie będzie brany pod uwagę pod najbliższe spotkanie, a co dalej? Myślę, że na dniach się wyjaśni. Szóste pytanie. Czy trener ma już w głowie wyjściową jedenastkę na mecz, czy ma jeszcze wątpliwości przy obsadzaniu niektórych pozycji? Oczywiście, że takie wątpliwości jeszcze mam. A dużo rzeczy się wyjaśniło. Cieszę się, że mimo tych różnych problemów i tych różnych zawirowań pod kątem treningów, czy no niemożliwości również zagrania jakiegoś rzeczowego sparingu z dobrym przeciwnikiem, to mimo wszystko wiele sytuacji się fajnie powyjaśniało, na wiele sytuacji i na wiele pytań mam już odpowiedzi i mamy na poszczególne pozycje i zmienników i inne rozwiązania i to mnie bardzo cieszy, bo ten czas wykorzystaliśmy dobrze i to musi zaprocentować. Siódme pytanie. Czy trener wie, czy udało się dojść do porozumienia z wszystkimi zagranicznymi zawodnikami w sprawie obniżenia kontraktów? I tu jest dodatkowo o 50%. Znaczy ja z tego co wiem, to chyba ze wszystkimi zawodnikami porozumienia zostały zawarte. A jak to procentowo wygląda, to proszę mi wierzyć, do końca nie wiem i ja już w to gdzieś tam do końca też nie wnikałem, chciałem też trochę pomóc i zawodnikom i zarządowi w tych negocjacjach, po to też, żeby te kwestie były jak najszybciej dograne i te porozumienia zostały pozawierane, ale już dokładnie jak to, w którą stronę dokładnie wyglądało procentowo przy poszczególnych zawodnikach, no to trudno mi się tu już w tej chwili odnieść. Ósme pytanie. Czy
to już odpowiednia pora, aby wznowić rozgrywki, czy w związku z pandemią należałoby się jeszcze wstrzymać? No właśnie, cóż można powiedzieć, no. Z jednej strony fajnie, że możemy już wystartować i zacząć grać, bo ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, to po prostu też była chora zupełnie, ale z drugiej strony, no nie dziwię się temu pytaniowi, no bo czy do końca jest jakby odpowiedni termin i czy logicznym było nierozgrywanie chociażby jeszcze przynajmniej ze dwóch kolejek w tamtym okresie i czy logiczne było tak szybkie zamknięcie tego sezonu? No właśnie, no to by należało sobie tutaj, każdy może sobie na to odpowiedzieć, a z drugiej strony wznawiałem znowu rozgrywki w sytuacji, kiedy tych zachorowań w Polsce jest naprawdę dużo. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, my na pewno i federacja, i władze ekstraklasy, i kluby zrobiliśmy wszystko, żebyśmy mogli wznowić te rozgrywki i te procedury, które zostały wprowadzone, są naprawdę naprawdę wymagające. To wszystko jest robione po to, żeby te rozgrywki po prostu się wznowiły i bo tak naprawdę z tą pandemią to moglibyśmy walczyć jeszcze nie wiadomo jak długo. I gdybyśmy przedłużyli jeszcze ten okres tej pauzy, to już wznawianie tego sezonu i dokończenie tego sezonu kompletnie by było niemożliwe. Także no tak to wygląda. No, czy to jest dobre, czy to jest złe? No, pewnie ilu z nas będzie chciało na to odpowiedzieć, tyle różnych będzie opinii i decyzji. No, dla nas na pewno dobrze jest, że my w końcu możemy grać, bo to jest zrozumiałe, że możemy normalnie trenować. A termin na pewno jest najodpowiedniejszy, jeżeli mamy mówić o dokończeniu sezonu. A czy powinien w ogóle być ten sezon dokończany? A to już jest zupełnie inne pytanie. Dziewiąte pytanie. Czy jest trener zadowolony z okresu przygotowawczego i jakie są największe obawy przed powrotem? No, największe obawy to jest, to będą duże obciążenia meczowe i krótki czas na regenerację poszczególnych zawodników. Przecież my najbliższy mecz mamy w niedzielę, później już gramy w piątek. Po piątku już w poniedziałek mamy wyjazd do Lubina i tam mecz mamy we wtorek. No to już widzimy, jaki to jest maraton, jak krótki czas na regenerację i tego się najbardziej obawiam, że po takiej długiej przerwie i tak krótkim znowu czasie na doprowadzenie zawodników do odpowiedniej formy, no to może tu spowodować jakieś niepotrzebne urazy, niepotrzebne kontuzje i tego się najbardziej obawiam, a jeżeli chodzi o formę zawodników, to na tą chwilę na pewno jestem spokojny, bo dobrze to wygląda i mam nadzieję, że z każdym dniem też będzie wyglądało jeszcze lepiej. Jak będzie zorganizowany wyjazd drużyny? Co z hotelem, jakie dodatkowe środki drużyna musi powziąć? To są, tak jak mówię, już takie dodatkowe pytania, te od strony tutaj bezpieczeństwa, zabezpieczeń, to są bardziej do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za to, ale na przykład takim jednym z ciekawych rzeczy, to jest to, że jadąc na mecz, po meczu bardzo często gdzieś catering dojeżdżał do nas już na stadion po to, żeby już wracać bezpośrednio do domu. W tej chwili już na przykład spożywanie w strefie zero jakichś posiłków jest po prostu zabronione, tak? I to jest chociażby jeden z takich elementów, który powoduje to, że my po każdym meczu będziemy musieli wrócić do hotelu, w którym na przykład spaliśmy, zjeść posiłek, to też przedłuża pewną całą tą organizację takiego wyjazdu. Może to jest ok, spokojniejsze, może to w odpowiednich gdzieś tam warunkach też zjemy i tak dalej, ale z drugiej strony, tak jak mówię, w sytuacji, kiedy mamy
mecze co parę dni, no to gdzieś, gdzieś zazwyczaj właśnie chodzi o to, żeby jak najszybciej wrócić do domu, żeby można było poddać zawodników odpowiedniej regeneracji, a tu ten czas powrotu na pewno będzie się wydłużał. No kilka jest takich różnych takich rzeczy, no, o których tutaj, jeżeli byśmy mieli mówić, no to troszeczkę czasu by to zajęło. No ale tak, no myślę, że tego typu jeszcze takie dodatkowe sprawy, no to już niedługo też oglądając nasze mecze na pewno będzie można zauważyć i się też pewnych nowości również dowiedzieć. 11 pytanie, jak wygląda nastawienie zawodników? Ja myślę, że jest pozytywne. Na pewno wiemy, o co walczymy, na pewno wiemy, jaki mamy cel. I zrobimy wszystko, żeby go zrealizować i takie nastawienie widzę w zawodnikach i to mnie bardzo cieszy. 12. Jakie ma trener przewidywania przed pierwszym meczem? Czy spodziewa się raczej piłkarskich szachów i wyczekiwania na rywala, czy raczej odważnie gry do przodu? No, trudno mi powiedzieć. To przewidywania. No, tak jak już powiedziałem, no, analiza i odpowiadałem już tam w jednym z tych pierwszych pytań, że analiza jakby przeciwnika w tym momencie jest taka nie do końca trafna, to znaczy możemy przeanalizować pewne rzeczy, ale i tak nie będziemy wiedzieli wszystkiego. No, te pierwsze mecze będą dużą niewiadomą pod wieloma względami i tak naprawdę na różne sytuacje musimy być przygotowani. Myślę, że wiele meczy będzie właśnie tych początkowych wyglądało trochę na zasadzie takiego badania przeciwnika i można to ewentualnie tak nazwać piłkarskich szachów, ale mogę się mylić, jak będzie, zobaczymy. 13 pytanie. Czy biorąc pod uwagę małe pole manewru w defensywie, bierze trener pod uwagę wariant gry trójką obrońców? Oj, za dużo takich różnych tych pytań, które podpowiadają tutaj najbliższemu przeciwnikowi. Ale powiem tak, że biorę różne warianty pod uwagę. 14 pytanie. Który z młodych zawodników fizycznie i mentalnie jest gotowy do gry w Ekstraklasie? No, dobre pytanie. Ja myślę, że na tą chwilę, na to, żeby mówić o takiej, bym powiedział, to trzeba, czy gotowy na dostanie szansy, czy grę w Ekstraklasie, bo to są, jakby trzeba by to pytanie rozdzielić. Na to, żeby dostać szansę, to myślę, że kilku jest w tym momencie i mentalnie, i fizycznie gotowych. Pytanie, jak to wykorzystają, jeżeli taką szansę dostaną. Ale jeżeli chodzi o tych młodych zawodników, to na pewno dużo takiego, bym powiedział, pozytywnego rozwoju i pozytywnych takich sytuacji i tego, jak zawodnik się rozwija, mogę powiedzieć o Iwo Kaczmarskim i on na pewno z tej całej grupy na tą chwilę jest, może być najbliżej. Myślę, że i Sowiński, gdyby nie ten uraz, myślę, że też można by, przynajmniej tak jak od początku na to patrzyłem, to w pewnym sensie na równi tych młodych zawodników traktować, podobnie zresztą jak też Lisowski, ale jakby w tym całym okresie przygotowawczym i tych ostatnich naszych tygodniach naszej pracy, to na pewno Iwo Kaczmarski wygląda na tą chwilę najlepiej. 15 pytanie. Czy brak kibiców, presji z trybun może pomagać we wprowadzaniu młodych zawodników? To zależy od zawodnika. Ja myślę, że wielu młodych zawodników, zresztą czasami czytamy różne wywiady, to dla niektórych nie będzie nic nowego z tego, co powiem. No, są młodzi zawodnicy, którzy wchodząc przy pełnych trybunach są w pewnym sensie niesieni przez ten doping i tak naprawdę jeszcze łatwiej się wchodzi w tą profesjonalną piłkę. Jeżeli chodzi o... Są również tacy, których gdzieś tam ta presja trybun może bardzo mocno dusić, ale
Prawda jest taka, że zawodnik, no obojętnie, czy taki, któremu trybuny pomagają, czy przeszkadzają, to największą presją bezpośrednio jest po prostu wyjście na to boisko i granie w pierwszej drużynie i w meczu o punkty. To już jest presja, nie wiem, obawy przed zawiedzeniem kolegów, czy trenera, czy przed samym sobą. No to są złożone kwestie i to jest indywidualna kwestia, dotyczy tak naprawdę każdego zawodnika. Każdy zawodnik inaczej zareaguje i to już jest indywidualna kwestia. 16 pytanie. Czy przez te kilka tygodni pracy z drużyną udało się znaleźć, wykreować liderów, którzy w tym trudnym momencie wezmą odpowiedzialność za drużynę i za klub? Tak. Tak, to jest to, co już wcześniej mówiłem, że tacy zawodnicy się kreują i jest ich kilku i z tego się bardzo cieszę, bo to jest bardzo ważny element. Wbrew temu, co wcześniej myślałem, że może właśnie takich charakterów, takich liderów w tej drużynie brakować, to obecnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony, bo tacy liderzy są i wierzę w to, że w odpowiednim momencie wezmą odpowiedzialność nie tylko za drużynę, ale również za klub. To tyle. Dziękuję bardzo.